Cześć, witajcie. Jak obiecałem Wam w ostatnim vlogu z Czarnego Gronia, dzisiaj jestem w Wiśle. Dokładnie w stacjach narciarskich położonych w Wiśle Malince. Wszystkie te stacje połączone są karnetem wiślańskim, skipasem i dzisiaj odwiedziłem nową osadę, Klepki i Cienków. Jakie są warunki? Ile jest śniegu? Czy tego śniegu starczy na następne weekendy? Ile kosztują karnety? To wszystko dowiecie się z tego vloga. No, pozbierany, jak widzieliście, wjazd na parking bezproblemowy, jest koło godziny 8:40 rano i w porównaniu ze Szczyrkiem to tutaj jest pusto. Przejeżdżałem koło Cienkowa, koło parkingu pod Cienkowem, pod Klepkami, tam też nie ma specjalnego tłoku na parkingu i tutaj, jak widzę, w nowej osadzie na stoku na razie specjalnych tłumów nie ma. I bardzo dobrze. Stąd warunki wyglądają bardzo dobrze. Zaraz wyjadę do góry, to sprawdzę, jak to faktycznie wygląda. Ośrodek narciarski Nowa Osada w Wiśle to pierwszy z ośrodków, które dzisiaj pokazuję Wam w ramach takiego raportu narciarskiego, krótkiego vloga, abyście mogli się zapoznać z warunkami przed nadchodzącym weekendem. Ośrodek, który ja bym nazwał, że jest to najbardziej nasłoneczniony ośrodek, najbardziej słoneczny ośrodek narciarski w Wiśle, ekspozycja południowa. Tam mamy wschód, słońce już świeci i oświetla tutaj stok, z drugiej strony zachód i od południa wystawiony stok. Więc szacun tutaj dla właścicieli tego ośrodka za przygotowanie trasy, za utrzymanie, za naśnieżenie, bo z tym muszą tutaj sobie poradzić, z tym nasłonecznieniem, z temperaturami, szczególnie w takim okresie jak jest teraz. Muszą pilnować tego stoku, żeby nigdzie nie było przetopów, bo im większe przetopy, tym szybciej ten śnieg schodzi z trasy. Nowa Osada to 3,5 km tras narciarskich, z tym, że tutaj jest taki mały haczyk. Otóż dwie trasy liczące po długości, liczące po 1 km długości, to trasy, które są wyznaczone wzdłuż krzesła. I teraz z Waszej lewej strony trasa czerwona, z Waszej prawej strony trasa niebieska. Nie będę komentował, 2 km tras na stoku kilometrowym. Natomiast trasa taka, o, zapadłem się, przepraszam. Trasa, która ma ponad 1,3 km, czy 1,3 km długości, to trasa niebieska, tutaj po Waszej prawej stronie. Zaraz tam pojadę. Bardzo ciekawa, urozmaicona, taka nazwijmy to ski crossowa. Koleją główną ośrodka jest oczywiście ta czteroosobowa kanapa, niewyprzęgana, ale z dywanem rozbiegowym, także prędkość przejazdu jest przyzwoita. Na dole są jeszcze urządzenia, jest wyciąg zaczepowy, dywan dla osób początkujących i dla dzieci. Tyle gadania. Ruszam już na trasę, żeby sprawdzić, jakie są warunki narciarskie, bo po to tutaj przyjechałem. O tej porze, czyli jeszcze przed godziną 9, warunki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Widać, że ten śnieg za chwilę puści, ale jeżeli ktoś przyjedzie od 8, to sobie naprawdę bardzo dobrze pojeździ.
Między trasą czerwoną a niebieską specjalnej różnicy nie widzę, bo niebieska trasa kończy się tutaj w taki sposób, że trzeba wyjechać na tą ostatnią ściankę. Nie będę tutaj się zagłębiał i rozkminiał, dlaczego tu jest niebieska, tu jest czerwona. Nieważne. Ważne jest to, że zarówno po prawej stronie, jak i po lewej stronie od krzesła jest na tyle szeroko, że można sobie bardzo dobrze pojechać i przede wszystkim bezpiecznie. Po niebiesko-czerwonej jedynko-dwójce teraz postanowiłem skręcić w prawo, jadąc z góry i uderzyć na trasę numer 3. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ta trasa. Bardzo ciekawa, urozmaicona, z zakrętami. Taki typowy tor do skikrosu. Rewelacja. Myślę, że dzieciom powinien się podobać przejazd tędy, bo są hopki, są ostre skręty, lekkie bandy. No, bardzo, bardzo fajna trasa. A za mną teren dla początkujących. Jak widzicie tutaj przy Nowej Osadzie, przy tych głównych trasach, to już dla tych, co już troszkę jeżdżą, a ci, co stawiają pierwsze kroki, proszę bardzo, taśma, orczyk, wyciąg zaczepowy. To jest miejsce, gdzie możemy posłać nasze pociechy. Oczywiście jest tutaj szkoła narciarska, więc możemy oddać dzieci pod fachową opiekę. Jak już wcześniej powiedziałem, to najbardziej słoneczny stok narciarski w całej Wiśle. Ma to oczywiście swoje minusy, ponieważ słońce tu bardzo mocno operuje i śnieg dużo szybciej staje się miękki. Natomiast stok jest bardzo szeroki i teraz jeżeli nie ma bardzo dużego ruchu narciarzy, to jak możecie zobaczyć, jest równo. Mimo że śnieg jest miękki, jadąc tutaj dużymi skrętami, długimi skrętami, nie ma problemu z tym, żeby przejechać, nie tworzą się muldy, jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie i oby jak najdłużej. To jest właśnie zaleta stoków o równym nachyleniu, gdzie ludzie nie stają nad ściankami, nie zaczynają kombinować, ściągać tego śniegu, tylko jadą cały czas spokojnie, bez specjalnego hamowania i spychania śniegu na odsypy. Ja już żegnam się z Nową Osadą. Tak jak widzieliście, warunki narciarskie bardzo dobre, śniegu pod dostatkiem. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie wypad na Nową Osadę, to serdecznie polecam. Pamiętajcie jednak, że trzeba tu się pojawić jak najwcześniej rano, żeby te warunki były jak najlepsze. Stok jest najbardziej nasłoneczniony w Wiśle, więc słońce robi swoje, ale jak przyjedziecie tu rano, to macie, jak ja to mówię, ogień. Dobra, pakuję się i zmykam w głąb doliny w kierunku ośrodka narciarskiego Klepki. Takie przejazdy między ośrodkami narciarskimi w trakcie jednego dnia to zaleta wiślańskiego skipasu. Wiślański skipas, który możecie oczywiście nabyć, zresztą jak kupicie karnet na 6 godzin lub całodniowy, bo takie macie możliwości, to już od 6 godzin możecie zmieniać ośrodki narciarskie, czyli na przykład zrobić tak jak ja. Kupić rano na 6 godzin, 2 godziny pojechać na Nową Osadę, godzinkę na Klepki i 3 godziny powiedzmy sobie w ośrodku narciarskim Cienków. Karnet 6-godzinny będzie was kosztował 90 zł, natomiast karnet całodzienny, co ważne obejmujący też jazdę wieczorną, kosztuje złociszy 110. Przy okazji, jadąc od Nowej Osady tutaj na Cienków, można zatrzymać się na chwilę przy skoczni narciarskiej Adama Małysza. Powoli zbliżam się już do parkingu
pod Cienkowem, tam zaparkuję i przejdę na drugą stronę ulicy do ośrodka narciarskiego Klepki, żeby tam nagrać kilka ujęć i sprawdzić warunki narciarskie. Ciekawy jestem, jakie będzie obłożenie o tej porze parkingu, czyli po godzinie 10. Tu niestety trzeba za parking zapłacić dychę, ale można płacić kartą. To teraz czeka mnie krótka wycieczka tam na drugą stronę. Zaparkowałem samochód pod Cienkowem, natomiast przejdę sobie na Klepki. Cena parkingu jednego pod Cienkowem, jak i drugiego pod Klepkami jest dokładnie taka sama. Tak jak widzieliście, dychę. Ale w związku z tym, że Cienków zostawiłem sobie na koniec, ponieważ Cienków to stoki narciarskie o ekspozycji północnej, więc tutaj te warunki narciarskie powinny być później w miarę dobre. Zobaczymy, czy tak będzie. A teraz krótki spacerek na Klepki. Niezłe jajo. Ktoś się z kimś chyba nie dogadał. I co, ja niby mam dymać dookoła drogą? No nic, będę szukał miejsca, żeby przejść tam między budami. No przecież nie będę obchodził tego. Ale ja spróbuję się dowiedzieć, o co tu chodzi. Ale szczelnie zamknięte. Sprawa z parkingiem się wyjaśniła. Moje teorie spiskowe legły w gruzach. Rozmawiałem tutaj z osobą z ośrodka narciarskiego i okazało się, że parking jest, przejście z tego parkingu jest dlatego zamknięte, że chodzi o ograniczenie ilości osób, które mają dostęp do stoku. Jak to powiedziała osoba, z którą rozmawiałem, jeżeli był tamten parking otwarty, to po prostu nie mieli w ogóle wpływu na to, co tu się dzieje, jaki jest napływ, przepływ osób, a tak przynajmniej w związku z tym, że ich parking jest z tej strony, mają na to wpływ, czy mogą to w jakiś sposób kontrolować. Tutaj najlepiej widać, co daje system naśnieżania stoku. Po mojej lewej stronie stok, gdzie tylko był opad naturalny, po prawej trasa narciarska. Różnicę widać gołym okiem. Ośrodek narciarski Klepki to miejsce, które dedykowane jest osobom początkującym, osobom, które chcą spokojnie doskonalić technikę jazdy, stawiać pierwsze kroki, drugie kroki. Ośrodek, który, tak jak widzicie, jest bardzo nasłoneczniony. Przez cały dzień tutaj świeci słoneczko. Ośrodek, który ma czteroosobową kanapę z dywanem rozbiegowym, długi orczyk biegnący wzdłuż kanapy i na dole mały talerzyk dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. W takiej temperaturze i w takich warunkach i w takich okolicznościach przyrody jedzenie czy picie na wynos nie sprawia nikomu problemu. No jest fantastycznie, jest naprawdę bardzo ciepło. Dwa słowa na temat tras narciarskich, bo tak naprawdę mamy tutaj jeden stok, na którym wytyczone są dwie trasy, jedna na wprost, jedna tak lekko dookoła, 750 metrów i 850 metrów to długość tych tras. Można jeździć całą szerokością. Bezpiecznie, wygodnie, można próbować wgryzać się w swoje krawędzie, uczyć się pierwszych carvingowych skrętów. Za mną z tyłu Cienków, do którego zaraz pojadę, a dwa słowa jeszcze na temat warunków narciarskich. Śniegu jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj właściciele ośrodka zadbali o to, żeby ta warstwa śniegu tutaj była naprawdę duża, więc myślę, że wystarczy to na kilka tygodni do przodu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Podobno ma przyjść trochę ochłodzenia. Z tego, co sprawdzałem w prognozach, to w nocy ma być mróz. To już dobrze.
w dzień może być ciepło, ale ważne, żeby był w nocy mróz. Tu nawet nie chodzi o to, że właściciele ośrodka będą próbowali naśnieżać, tylko chodzi o to, że ten śnieg tak szybko nie będzie topniał. Więc myślę, że ten tydzień, następny i jeszcze następny na tym śniegu, bez dośnieżania, bez naturalnego opadu, bez problemu ośrodki narciarskie będą otwarte i bez problemu będziecie mogli przyjechać i korzystać z uroków zimy, która teraz zamieniła nam się we wczesną wiosnę. Trochę sobie pojeździłem tutaj na klepkach i uciekam na przeciwpołożną, jak mówił chyba Gustlik, stronę do ośrodka narciarskiego Cienków, gdzie warunki narciarskie na stoku powinny być troszkę lepsze, ponieważ ekspozycja tego stoku jest północna, dokładnie przeciwna do klepek. Także zaraz widzimy się na Cienkowie. Ale mi zapachniało tą grochówką, oj, zapachniało mi. Chyba wiem, co dzisiaj będzie na lunch. Pamiętacie, niedawno tu byłem na Cienkowie. Zobaczcie sobie film, jak było. Tu albo tu. Tak jak widzicie, po południu te warunki narciarskie robią się coraz trudniejsze, dlatego polecam wam, jak wybieracie się na narty, to przyjeżdżajcie jak najwcześniej. Przy takich temperaturach naprawdę ta jazda rano jest bardzo, bardzo przyjemna, miła i bezpieczna. Teraz część osób na pewno, albo nawet większość, będzie po prostu walczyła. I nie ma co się napinać, lepiej objechać wariantem niebieskim i bezpiecznie zjechać na dół. Stawiam na chwilę narty, bo po prostu zapach, który tutaj unosi się nad tym kotłem, nie dał mi przejść obojętne. Grochówka z wojskowego kotła, to musi być to. Sprawdzę i zaraz wam powiem, czy faktycznie tak jest. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, że na filmie nie czuć tego zapachu. Naprawdę tak pachnie. Powiem wam, że taka prawdziwa grochówka, taką jak człowiek gdzieś pamięta. Ja pamiętam jeszcze z wojska, jak byłem w wojsku, bo ja jestem ten rocznik, że jeszcze 2 lata w wojsku byłem, w wojsku polskim. Ale jak gdzieś ktoś był, nie wiem, na obozach, na jakichś wyjazdach i były takie kuchnie polowe, przepyszne. Do tego oczywiście buła i taki dzisiaj mam obiad tutaj w ośrodku narciarskim Cienków. Polecam. Podobno jeszcze tutaj jest bigos, też bardzo dobry, no ale tyle nie wcisnę. Także dzisiaj grochówka, a następnym razem bigos. To ja sobie jem, a wy dalej patrzcie na narty. Zapraszam was na wariant niebieski. Wariant trasy, który umożliwia objechanie tej ścianki. A popatrzcie, jak tutaj ludzie korzystają ze słońca. Rewelacja, pogoda po prostu marzenie. Znaczy może nie narciarsko do końca, ale do wypoczynku super. Tutaj delikatny przetop, ale zabezpieczenie śniegu jest, można tylko zepchnąć i nie będzie problemu na przyszłość.
I w ten oto sposób ścianę płaczu można ominąć. Tutaj na dojeździe, na ten przejazd widziałem, że robi się ciemny śnieg, czyli jest delikatny przetop, ale myślę, że od góry ratrakowy będzie mógł naciągnąć trochę śniegu, zepchnąć. Jestem już na trasie głównej, na jedynce, przed ostatnim zjazdem, nazwijmy to przed ostatnią ścianką. Tutaj śniegu jest tyle. I to by było na tyle z dzisiejszego wiślańskiego wypadu. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście film. Mam nadzieję, że te informacje o warunkach narciarskich, o tym, co się dzieje w Wiśle, Wam się przydadzą. Jeżeli tak, to w komentarzu napiszcie, jeżeli byliście, czy wybieracie się na weekend do Wisły. No i cóż, dziękuję ślicznie i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia, cześć!